na konferencji prasowej w Ministerstwie Sprawiedliwości. W konferencji udział bierze minister, członek Rady Ministrów, pan Michał Wójcik oraz pełnomocnik rządu do spraw praw człowieka, wiceminister sprawiedliwości, pan minister Marcin Warchoł. Tematem dzisiejszego spotkania jest sprawiedliwa zmiana w ustawie o pomocy społecznej. Bardzo proszę, panie ministrze. Szanowni Państwo, dzisiaj w czasie posiedzenia Rady Ministrów przyjęty został projekt zmian w ustawie o pomocy społecznej. Oczekiwany, można powiedzieć, wiele lat. Chciałem podziękować całej Radzie Ministrów. Chciałem podziękować przede wszystkim panu ministrowi sprawiedliwości Zbigniewowi Ziobro za to, że mogliśmy współpracować przy tym projekcie, który wychodzi naprzeciw idei sprawiedliwości. Chodzi mianowicie o to, szanowni Państwo, że niestety nierzadkością są sytuacje, w których jeżeli osoba trafia do domu pomocy społecznej i nie wystarczy jej środków na pokrycie tego pobytu w domu pomocy społecznej jako pensjonariusza, poszukuje się tych środków wśród krewnych, wśród dzieci, wśród rodziców, szanowni Państwo, wśród małżonka, a dopiero na samym końcu w gminie, gdzie znajduje się dany dom pomocy społecznej. Otóż często dochodzi do sytuacji patologicznych, w których osoba, która jest umieszczana w domu pomocy społecznej, nie ma nawet czasami kilkadziesiąt lat więzi ze swoim dzieckiem, a mimo wszystko decyzja jest wydawana taka, żeby to właśnie to dziecko płaciło za pobyt swojego ojca, swojej mamy w domu pomocy społecznej. Jest wydawana decyzja, nie ma możliwości ekskulpowania się, że tak powiem. Jest to sytuacja, która nie jest zgodna z zasadą sprawiedliwości. Nie ma czegoś takiego, że realizowana jest zasada sprawiedliwości, jeżeli na przykład dziecko ucieka od rodziców, którzy się nie zajmowali nim, nie żąda alimentów, a później od tego dziecka oczekuje się, że będzie pokrywało koszty pobytu takiej osoby w domu pomocy społecznej. To jest, szanowni Państwo, niedopuszczalne. W związku z tym zmieniamy przepisy tak, żeby było jasno powiedziane, twarde argumenty, szanowni Państwo, i twarde dowody. Jeżeli w sposób rażący ktoś nie wywiązywał się z obowiązku alimentacyjnego, nawet jeżeli nie ma orzeczenia, ale są dokumenty na to, że próbował mieć więź z danym rodzicem, ale ta druga strona nie była tym zainteresowana, to wówczas może się zwolnić z obowiązku płacenia na rzecz tej osoby, która przebywa w domu pomocy społecznej. I druga rzecz, jeżeli ktoś naruszył obowiązki rodzinne, one są wskazane między innymi w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym. Jeżeli te obowiązki były naruszone w sposób rażący, to również ta osoba może się zwolnić. Już więcej, szanowni Państwo, nie będzie sytuacji takich, o których często wy w mediach piszecie, że nie ma więzi, a mimo wszystko sięga się po środki danej osoby, komornik czasami robi zajęcie, dochodzi do dramatów, wielokrotnie w mediach Państwo te informacje przekazywaliście, tego już po prostu nie będzie. Dziękuję bardzo całemu rządowi za to, że wspierał nas w przygotowywaniu tego projektu, w szczególności ministrowi sprawiedliwości, prokuratorowi generalnemu i panu ministrowi Marcinowi Warchołowi, panu profesorowi Warchołowi, który również pomógł mi przy przygotowaniu tego projektu. Dziękuję, panie ministrze. Pan minister Marcin Warchoł, bardzo proszę. Dzień dobry Państwu. Gdy pan minister Zbigniew Ziobro zostawał prokuratorem generalnym, ministrem sprawiedliwości, przeszło milion polskich dzieci nie otrzymywało należnych im pieniędzy. Byliśmy przedostatnim krajem w Unii Europejskiej, jeśli chodzi o ściągalność alimentów. W tej chwili sytuacja się poprawiła w sposób diametralny. Poprawiła się ściągalność alimentów o 230%. Wprowadziliśmy nowe przestępstwa dotyczące niealimentacji. W tej chwili mamy sytuację zupełnie inną niż ta, którą zastaliśmy przed 7 laty, kiedy tutaj, jak powiedziałem, ta ściągalność była na drastycznie niskim poziomie. 600 tysięcy dłużników alimentacyjnych śmiało się państwu polskiemu w twarz, nie płaciło na dzieci, udawało, że płaci drobne sumy, bo ktoś kupił kawałek pizzy i już był zwolniony od tego, żeby płacić należne pieniądze na swoje dzieci. Takie przypadki Państwo wskazywaliście i takie skargi otrzymywaliśmy. W tej chwili dzięki panu ministrowi Zbigniewowi Ziobrze wraz tutaj z panem ministrem Michałem Wójcikiem mamy przepisy nowe, które pozwalają na to, że tacy przestępcy alimentacyjni otrzymują zarzuty karne. Jeżeli zapłacą, to wtedy sprawa nie jest skierowana do sądu. Prokurator ma możliwość odstąpienia od wniesienia aktu oskarżenia.
Jeżeli nie zapłacą, spotykają ich sankcje. Nie chodzi o to, żeby wsadzać ich do więzienia, ale żeby ich zmusić do płacenia. I to się już stało. To, co dzisiaj się dokonało na Radzie Ministrów, to jest kolejny krok w kierunku zapewnienia pieniędzy dzieciom. Może ktoś przestać być małżonkiem, ale nigdy nie przestaje być ojcem czy matką. I po kilku latach, kilkunastu, czy nawet kilkudziesięciu, jak w patologicznych sytuacjach, przypominanie sobie o obowiązku rodzicielskim zakrawa na śmieszność i jest po prostu niegodziwe. Do czynienia z drodzy Państwo, mieliśmy z sytuacjami, w których po 35 latach od córki, która została porzucona przez ojca, który znęcał się nad rodziną, zostawił matkę, nadużywał alkoholu, torturował całą rodzinę, od tej córki, która mimo tego dramatu, który ją spotkał, stanęła na nogi, oczekuje się pieniędzy, że ona dzisiaj da na tego, który życie jej uczynił piekłem. Ojciec znajduje się dzisiaj w domu pomocy społecznej. Sam popadł w niedolę. Ale czy w związku z tym to dziecko, które przeszło taką drogę krzyżową, powinno dzisiaj płacić za ojca, który jest winien dramatu dzieciństwa, że dzieciństwo obróciło się, przybrało postać takiego dramatu? Otóż nie, drodzy Państwo. I dlatego ta dzisiejsza zmiana, która się dokonała dzięki panu ministrowi Wójcikowi, Rada Ministrów przyjęła, pan minister jest autorem tych przepisów, myśmy wspierali tutaj pana ministra w ich tworzeniu, właśnie jest zmianą w kierunku zapewnienia pieniędzy dla tych, którzy kiedyś mogą znaleźć się w takiej oto sytuacji, jak tego przykładu przeze mnie przedstawionego, zresztą autentycznego. Jeżeli ktoś rażąco nie wywiązuje się z obowiązków alimentacyjnych, nie powinien móc liczyć na to, że kiedyś ktoś jemu pomoże. Jeżeli taki byłeś wobec rodziny, którą wpędziłeś w kłopoty finansowe, w dramat życiowy, w związku z tym pamiętaj, że jeżeli kiedyś popadniesz w niedolę, tak samo nie będziesz mógł liczyć na odwzajemnienie, jeżeli te więzy rodzinne ustały po 30 kilku latach. I dlatego ta rażąca niewywiązywanie się z obowiązków alimentacyjnych będzie nową przesłanką fakultatywną do już obecnych, do obecnie istniejących odmowy finansowania mieszkańca domu pomocy społecznej. I dodatkowo to, o czym wspomniał pan minister, będzie dodatkowa przesłanka obligatoryjna, polegająca na dodaniu nowych przestępstw obok już występujących. Przypomnę, że w tej chwili mamy takie przestępstwa, jak na przykład przestępstwa z użyciem przemocy, które pozwalają na to, żeby nie płacić za członka mieszkańca domu pomocy społecznej. Oprócz tego dodajemy przepisy, które nie są związane bezpośrednio z przemocą, takie jak rozpijanie małoletniego, porzucenie małoletniego, tak jak właśnie niealimentacja. Wszystkie te przestępstwa nie zawierają w swoich znamionach przemocy. I w związku z tym dziś ofiara porzucenia, ofiara niealimentacji, czy ofiara wreszcie rozpijania, dzisiaj musi płacić za takiego nierzetelnego tatę, który uczynił z życia, z domu istny dramat. Dlatego też chcemy wprowadzić nowe też typy przestępstw do przesłanek obligatoryjnych zwolnienia z finansowania mieszkańca domu pomocy społecznej i to są te najistotniejsze zmiany, które dziś Rada Ministrów przyjęła. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu ministrom. Zapraszam państwa do zadawania pytań. Przypominam, w zasadzie panu na konferencję w Ministerstwie Sprawiedliwości. Jedno pytanie na redakcję. W pierwszej kolejności, bo wiem, że dzisiaj bardzo burzliwy dzień, pewnie macie państwo pytania poza tematu konferencji, więc wezmę w pierwszej kolejności pytania tematu dzisiejszej konferencji. Nie widzę. Stacja TV, pani redaktor, tak? TVP. Dzień dobry, Aleksandra Żaczek, TVP Info. Chciałam dopytać zarówno jednego i drugiego pana ministra. Chciałam zapytać o te DPS-y, bo one często, kilka DPS-ów znajduje się na terenie gminy, która gmina de facto, który samorząd miałby ponosić te koszty, bo być może dana osoba przez lata płaciła na przykład podatki w zupełnie innym samorządzie, a na koniec życia wylądowała w DPS-ie i na przykład, nie wiem, dużo takich mieszkańców może być, więc dana gmina może nawet nie udźwignąć tego problemu. To jest jedna kwestia. A druga kwestia, chciałam dopytać o kwestię tych alimentów natychmiastowych, ale w ogóle także o temat skrócenia wypłacania alimentu w momencie tego obowiązku alimentacyjnego. Panie redaktor, jeżeli chodzi o pierwsze pytanie, nie dotyczy tego ten projekt, który z DPS-ów ma płacić.
Natomiast ważną kwestię drugą pani poruszyła, mianowicie chodzi o to, który samorząd będzie obciążony. Bo faktem jest, że jako ostatni w tej kolejności tych tak zwanych zobowiązanych do płacenia za pensjonariuszy jest gmina, no, samorząd zasadniczo. Wiadomo, że samorząd może prowadzić te DPS-y i tutaj chcę powiedzieć, że nie ma dodatkowych środków na tego typu działania. Tu rzeczywiście prowadziliśmy rozmowy z komisją rządową i samorządową, która pozytywnie ocenia ten projekt, natomiast zwróciła na to uwagę, że to może zbyt obciążyć samorządy, ale nie sądzę, z tych danych, które my mamy, nie jest to taka liczba osób, która by spowodowała, że będą miały samorządy problemy, więc w ramach limitu budżetowego przyznanego samorządom te środki zostaną pobrane w tym zakresie. Tak, nie będzie to zbyt duże obciążenie, tak sądzę. Dziękuję bardzo pani, dziękuję panu ministrom. Stacja TVN24 pewnie poza tematem konferencji. Dzień dobry, chociaż oczywiście bardzo ciekawym i ważnym. Niemniej chciałbym zapytać, korzystając z obecności panów ministrów, o dzisiejszą debatę w Parlamencie Europejskim. Jak panowie ją oceniają? Jak oceniają panowie wystąpienie pana premiera? Wróci z tarczą, bez tarczy? Czy jaka jest ocena tutaj w tym zakresie? Otóż ta debata trwa, szanowni państwo, dzisiaj od godziny 9:00 była Rada Ministrów, więc nie mogliśmy obejrzeć wszystkich wystąpień, ale mogę powiedzieć krótko. To był festiwal, szanowni państwo, hipokryzji. Festiwal hipokryzji. Hipokryci dzisiaj wypowiadali się, mówię, część tych, którzy wypowiadały się, atakowało Polaków i Polskę w Parlamencie Europejskim. Jestem tym zbulwersowany. To jest absolutna bezczelność, szanowni państwo. Pytanie, które należy sobie postawić dzisiaj, brzmi, czy obywatel Polski ma tyle samo praw, ile ma Niemiec, ile ma Hiszpan, ile ma Francuz, Holender w Unii Europejskiej. To jest klucz, szanowni państwo. Czy ma więcej praw, czy mniej? Powinien mieć tyle samo. Ale niektórzy nas próbują przekonać, że ma mniej praw niż inny. Mniej praw mamy jako obywatele w Unii Europejskiej. Festiwal hipokryzji i obłudy. Przykład, szanowni państwo, Niemcy. To była wczoraj konferencja prasowa w prokuraturze, przepraszam, były przedstawiane informacje dokładne, jak funkcjonuje system niemiecki, gdzie sędziów wybierają politycy, szanowni państwo. To wynika z konstytucji niemieckiej. Politycy, ci, którzy mieli czelność atakować Polskę, mówić, że w brutalny sposób naruszane są zasady praworządności, oni mają swój system, który przecież ma swoje korzenie i to wieloletnie, szanowni państwo, gdzie w istocie to polityk decyduje o tym, kto jest sędzią, a w Polsce tak nie jest. Nie chcę wracać do tej wczorajszej konferencji, ale warto o tym mówić, że to nie kto inny, tylko Niemcy. Od 1974 roku, o ile pamiętam, pierwszej sprawy w Trybunale Konstytucyjnym niemieckim, Federalnym Trybunale Konstytucyjnym, oni nie pozwolili sobie od lat 70 nigdy, żeby konstytucja niemiecka stała poniżej prawa wspólnotowego. Nigdy. W 1974 roku pierwsze orzeczenie Zolange, w sprawie Zolange, drugie orzeczenie, 86, potem 93 i kilka jeszcze kolejnych orzeczeń, ostatnie było w ubiegłym roku. Nigdy sędziowie Trybunału Konstytucyjnego Niemieckiego nie zgodzili się, żeby ich konstytucja była poniżej prawa wspólnotowego. Ale dzisiaj atakuje się, szanowni państwo, Polskę, gdzie Trybunał Konstytucyjny stwierdził dokładnie to, co w przeszłości stwierdzał. W czasach, kiedy w Trybunale w składzie zasiadał pan profesor Rzepliński, pan Safian, stwierdził dokładnie to samo. Konstytucja polska jest najważniejsza. Więc rozumiem, że Niemcy mogą mieć takie prawo, a nie może mieć, szanowni państwo, Polska. Przecież tak samo jest w innych krajach, w Czechach, w Danii. Można powiedzieć, że we Francji również to orzeczenie, które niedawno zostało wydane, we Włoszech, w wielu państwach Unii Europejskiej. Więc co to ma być dzisiaj w Parlamencie Europejskim, że ludzie, którzy reprezentują te państwa, mają czelność atakować nas, pomimo tego, że w ich systemach oni zawsze przyjmowali, że konstytucje ich są ważniejsze niż prawo wspólnotowe. Holandia, bo to jest też ciekawy przykład, politycy tego kraju atakują nas bardzo, zresztą parlament holenderski wzywa, szanowni państwo, do tego, żeby nam nie wypłacać środków, bo my nie jesteśmy praworządni. To my jesteśmy praworządni, to oni nie są praworządni. Proszę się nie dać zwieść. Kilka miesięcy temu upadł tam rząd z powodu braku praworządności. Nie wiem, czy dzisiaj ten wątek się pojawiał w Parlamencie Europejskim, ale to właśnie w Holandii rząd podał się do dymisji. Dlaczego? Bo był niepraworządny. Dlaczego? Bo pojawił się, szanowni państwo, specjalny raport.
w którym okazało się, że jeżeli chodzi o politykę w zakresie zasiłków dla imigrantów, to ci ludzie byli oszukiwani, wpadali w kłopoty, nie wchodzę w szczegóły, popełniano samobójstwa, nikt się z nimi nie liczył. Kiedy to wyszło na światło dzienne, to się okazało, że parlamentarzyści holenderscy sami się oszukiwali wzajemnie. Taka jest prawda, ja ten raport mam. I co? I co na to Komisja Europejska? Co pani von Leyen? Kiedy były badane wszystkie systemy prawne, szanowni państwo, Holandia była pokazywana jako wzorzec praworządności. I co dzisiaj? I co dzisiaj? I dzisiaj ci politycy mają czelność nas atakować, że to my nie jesteśmy praworządni. Czy mamy, szanowni państwo, dzisiaj zgiąć kark przed tymi państwami, tymi politykami, którzy uważają na przykład, że jak jest życie spełnione, to właściwie już eutanazja może być. Czy ja mówię o czymś, co jest abstrakcyjne? Nie. Ja mówię o tym, o projekcie, który był gdzie procedowany? W Holandii, w parlamencie. Tak, proszę państwa, masz 75 lat, to już nie musisz żyć. Tego chcemy? Nie chcemy tego. Czy projekt hiszpański, szanowni państwo, niedawno zgłoszony? Chcesz zmienić płeć? Czujesz się kobietą, a jesteś mężczyzną? No to zmieniaj. To jest prawo? To są wartości unijne? To jest pytanie, które dzisiaj musimy sobie zadać, jeżeli my rzeczywiście nie będziemy się cofali. My będziemy atakowali dzisiaj, bo my mamy rację. Nikt nie będzie szeroko otwierał drzwi w Polsce na to, żeby się pojawiały u nas adopcje dzieci przez pary homoseksualne, bo tego żąda pani von Leyen, pani Dali, oni tego chcą, żeby w Polsce było. I za to jesteśmy atakowani. Rząd jest atakowany, bo rząd się nie podoba, szanowni państwo. Dziś mogę tutaj zadać pytanie, co się dzieje z Unią Europejską, z jej wartościami, kiedy wchodziliśmy do Unii Europejskiej. I apeluję także do was jako mediów. Co się dzieje, szanowni państwo, kiedy była to Unia Europejska wartości, szacunku, wzajemnego wspierania się, równości podmiotów, a dzisiaj jest jakaś kategoria gorsza, gorszy sort, druga, trzecia, w ogóle kategoria ludzi w Unii Europejskiej. Nie będzie tego. Na to się nigdy nie godziliśmy. Jeżeli to punkt odniesienia to są traktaty, a jeżeli traktaty, to proszę nie mieszać nam w organizacji wymiaru sprawiedliwości. A jeżeli tak, to wartości, to praworządność. Wartości, które są tam zapisane, to my jesteśmy praworządni. I na koniec Donald Tusk, on był często dzisiaj, szanowni państwo, przywoływany. Donald Tusk, twarz Brexitu. Człowiek, który rządził w Europie, kiedy jeden z krajów opuszczał Unię Europejską. On dzisiaj mówi o exitach. To jest nieprawdopodobna historia. Donald Tusk, który, szanowni państwo, rządził w Polsce, kiedy właśnie Trybunał Konstytucyjny decydował o tym, że konstytucja polska jest ważniejsza od prawa wspólnotowego, bo zawsze tak było. A mimo wszystko dzisiaj ma odwagę, żeby stawać ramię w ramię z tymi, którzy atakują Polskę, razem z opozycją w Parlamencie Europejskim, reprezentowaną tam niestety, która atakuje Polaków i Polskę. To jest wstyd i bezczelność. Dziękuję bardzo. Dziękuję panie ministrze. Pan minister Marcin Warchusza. Zapytał pan o wystąpienie pana premiera, bardzo dobre, merytoryczne wystąpienie w odróżnieniu od europosłów Koalicji Obywatelskiej z ich jadem i faryzejskością. Wpisują się w narrację Komisji Europejskiej, która dąży do tego, żeby rząd był w Brukseli, a w Warszawie tylko salutować tym, którzy swoje rozkazy wysyłają z Brukseli. Dlatego też uważamy, że w tym wypadku opozycja w Polsce pełni rolę pomagierów. Faryzejskość Tuska polega na tym, że za jego rządów przecież parlament ustami Grzegorza Schetyny wyraził stanowisko o wyższości prawa polskiego nad prawem unijnym i dzisiaj o tym nie mówi. Dzisiaj połyka swój własny język, zaprzecza temu. Dlaczego? Ponieważ nie służy to w tym momencie jego politycznym interesom. W jego mniemaniu interesy niemieckie tutaj są nadrzędne nad interesami polskimi, bo chodzi tutaj, drodzy państwo, o Niemcy. To, co się tutaj w tej sali wczoraj dokonało, było szalenie istotne. Niemcy mają najbardziej upolityczniony system powoływania sędziów w całej Europie. To jest fakt, ale na to o tym się nie chce dyskutować. TSUE się tym nie zajmuje. Komisja Europejska, Parlament się tym nie zajmuje. Polacy nie mogą być gorsi od Niemców. Nie są gorsi od Niemców i trzeba to sobie jasno powiedzieć. Będziemy bronić godności naszych obywateli, podmiotowości i suwerenności.
Chcę zwrócić właśnie uwagę na te aspekty, o których pan minister mówił, aspekty prawne. Przypomnę przecież, że to politycy, 32 polityków wybiera sędziów Sądu Najwyższego w Niemczech. Bezpośrednio politycy mają wpływ na ten wybór. Czy w Polsce Sąd Najwyższy jest powoływany przez polityków? Nie. Jedynie, gdzie mamy element demokratyczny, to jest kwestia wyboru sędziów do Krajowej Rady Sądownictwa, co zresztą było od zawsze postulatem obozu Zjednoczonej Prawicy i stanowi odpowiedź na te patologie wszystkie, które zostały wykreowane przez korporacjonizm, kooptację. To państwo mówiliście o tym, że patologiczny jest system, w którym sędziowie siebie powołują, sędziowie siebie oceniają, rozliczają i w żadnym kraju w Unii Europejskiej tak daleko korporacjonizm nie był rozwinięty. Niemcy rozwinęli u siebie system najbardziej upolityczniony. I teraz z tej pozycji mają czelność nas atakować, pouczać, grozić odebraniem pieniędzy w sytuacji, gdy sami powołują swoich sędziów Sądu Najwyższego. Nie Krajowej Rady Sądownictwa, sędziów Sądu Najwyższego. Dlatego też trzeba pozwać Niemcy. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej powinien zajmować się na równi wszystkimi krajami, nie tylko Polską. Mamy system, który w żaden sposób nie wykracza poza średnią w Unii Europejskiej, jeśli chodzi o udział czynnika politycznego w ramach powoływania sędziów. Jesteśmy daleko, daleko za Niemcami, tak jak powiedziałem. Natomiast smutne jest to i przerażające, że nasza opozycja wpisuje się w tę nagonkę na nasz kraj, kłamiąc, manipulując, donosząc na swój kraj. Czy widzieliście państwo, żeby w innych krajach opozycja donosiła tak na rządzących? Ja przypomnę, kto zgłosił projekt ustawy o odpolitycznieniu sądownictwa niemieckiego w 2019. AfD. I czy AfD, gdy odrzucono ich projekt, a w tym projekcie było nakazane, żeby to sędziowie wybierali sędziów, ten temat też się w Niemczech pojawił przed 2 lata. Gdy ich projekt został odrzucony, czy poszli z tym do Brukseli? Nie. Dlatego, że nie wynoszą swoich spraw poza swój kraj. Nie donoszą na swój kraj. Mają poczucie racji stanu, którego niestety naszym politykom z opozycji brakuje. To dzisiaj było widać. Ten jad u europosłów, jak Halicki i cała reszta, pomagierzy, także obcych interesów. To są ambasadorowie obcych interesów. Dlatego też to, co dzisiaj państwo widzieliście, to bardzo dobre merytoryczne wystąpienie pana premiera i zakłamanie i manipulację opozycji. Dziękuję. Dziękuję, panie ministrze. Fakty TVN pewnie też poza temat tu konferencji. Tak, pewnie tak jak kolega Stefan 24 dostrzega pan ważność tematu dzisiejszej konferencji, ale poza tematem. Tak, jak najbardziej dostrzegam ważność. Niemniej jednak, tak jak pan wspominał, poza tematem chciałem dopytać również o dzisiejszą debatę w Parlamencie Europejskim. Chciałem dopytać pana ministra Wójcika, czy ta debata de facto była debatą o wyjściu Polski z Unii Europejskiej? Nie, panie redaktorze, jeszcze raz wyraźnie odniosę się do pierwszych moich słów. To była debata o tym, ile praw mają polscy obywatele. Ile Polacy mają praw w Unii Europejskiej. Krótko mówiąc, czy Polak ma więcej, mniej praw od Holendra, Niemca, Hiszpana, od wszystkich tych pozostałych państw członkowskich? Więcej czy mniej? Nie, powinien mieć tyle samo. Ale niektórzy nas przekonują, że powinniśmy mieć mniej praw. Najlepiej, żeby się nie odzywali. Był kiedyś taki prezydent jednego z krajów, który powiedział, powinniście milczeć. Mieliście szansę, żeby milczeć. Polacy nie będą milczeli. Dlaczego mamy milczeć? Nas, Polaków, się chce uczyć praworządności? Nas chcą uczyć niektórzy politycy, niektórych państw praworządności, szanowni państwo. Jak opozycja może wbijać się w tę narrację i atakować tak naprawdę swój kraj? Ja tego nie potrafię zrozumieć. Ja rozumiem dyskurs polityczny, trudny, twardy, to jest normalne, to jest polityka, ale w pewnych sytuacjach trzeba naprawdę unieść się ponad te swoje jakieś przyzwyczajenia do ataków i nie stawać ramię w ramię z tymi, którzy tak naprawdę atakują Polaków. Nie rząd, Polaków atakują, bo chcą, żeby Polacy mieli mniej praw. Ja chcę powiedzieć jeszcze, odnosząc się do tego, co pan minister powiedział, Holandia przykładowo. Mówią o Trybunale Konstytucyjnym. Panie redaktorze, czy w Holandii jest Trybunał Konstytucyjny? Niech sobie ktoś zada pytanie. Tam nie ma Trybunału Konstytucyjnego. Niemcy, Krajowa Rada Sądownictwa i politycy, którzy nas atakowali, którzy nawet chcieli zagłodzić nas, bardzo się dziwię, nie ukrywam tego, o KRS-ie. W Niemczech nie ma KRS-u. W kilku krajach Europy, 4 bodaj, nie ma, szanowni państwo, KRS-u. To my się mamy prawo pytać,
czy tam praworządność jest przestrzegana, ale nie mieliśmy w sobie tyle buty, żeby wchodzić w obce systemy. Wiemy, że organizacja wymiaru sprawiedliwości to jest nasza domena, każdego państwa członkowskiego i nigdy nie staraliśmy się atakować innych państw członkowskich, ich polityków, bo nie mamy w sobie tyle pychy. Mamy dużo pokory. I uważamy, że jesteśmy krajem praworządnym i nie mamy prawa do tego, żeby uczyć innych, jak mają porządkować swoje systemy prawne. A to jest fundament Unii Europejskiej. Nigdzie nie ma przepisu, który pozwalałby na to, żeby grzebać w wymiarze sprawiedliwości. To jest punkt wyjścia, ale tu nie chodzi, wie pan też, o wymiar sprawiedliwości. Tu chodzi o to, że im się nie podoba rząd. My 8 razy pod rząd wygraliśmy. Taka jest prawda, jako Zjednoczona Prawica. I sądzę, że będziemy dalej wygrywali, bo Polacy chyba widzą, co się dzieje, jak to wygląda, że to jest jedna wielka ściema, to jest przygotowane po to, żeby nas zaatakować. Nie zgadzamy się na to i jestem oburzony całą tą debatą i też sposobem przedstawiania pewnych spraw. Tak być nie powinno ze strony tych, którzy atakują, prawdopodobnie nawet większość z nich nigdy w Polsce nie była, a wypowiadają się na temat naszego systemu. Dziękuję, panie ministrze. Bardzo proszę, ostatnia redakcja. Dzień dobry, Michał Fabisiak, Polskie Radio. Panowie, ja trochę pozwolę sobie zmienić temat. Polskie Stronnictwo Ludowe złożyło wniosek o skrócenie kadencji Sejmu dzisiaj. Jak państwo oceniają ten wniosek? Jak w jego sprawie będzie głosować Solidarna Polska? Panie redaktorze, odpowiem tak. Ugrupowanie, które w ostatnim sondażu chyba miało 2,30% składa wniosek o rozwiązanie parlamentu. To jest najlepszy komentarz. Dziękuję. Ja dodam jeszcze od tego, wracając do głównego nurtu dzisiejszej konferencji, gdzie było PSL, gdy 1 000 000 polskich dzieci nie otrzymywało należnych im alimentów, gdzie 600 tysięcy dłużników alimentacyjnych śmiało się państwu polskiemu w twarz. Gdzie było PSL wtedy, przypomnę, to był koniec rządów PSL-u, podwójnych rządów, gdzie byliśmy na przedostatnim miejscu w Unii Europejskiej, gdy chodzi o ściągalność alimentów. Wtedy nie mieli wrażliwości na niedolę polskich dzieci, tak? Gdzie było PSL wtedy, gdy szalały tu mafie VAT-owskie, gdy dziura w budżecie z wyników pustych faktur VAT-owskich wynosiła tyle, co deficyt budżetowy, przeszło 40 miliardów złotych, co jasno wynika wtedy z raportu NIK-u Kwiatkowskiego. Gdzie było PSL, gdy mafie lichwiarskie dorabiały się krociowych zysków na niedoli naszych rodaków, którzy w trudnej sytuacji majątkowej musieli pójść po kilkuset złotową pożyczkę, a musieli płacić często kilkuset tysięczne odsetki. Gdzie było wtedy PSL? Miało szansę. 8 lat. Nie zrobili nic kompletnie. Tolerowali ten stan bezprawia, sytuację, w której Polska niczym ten durszlak przecieka i grasują tu różnego rodzaju mafie VAT-owskie, lichwiarskie, farmaceutyczne. I dzisiaj oni mają czelność składać wniosek o rozwiązanie Sejmu. Gdzie choćby tylko w tej jednej sprawie, jaką są alimenty. 230% zwiększona skuteczność ściągalności alimentów. Gdzie zmiany w zakresie ściągalności VAT-u, gdzie zmiany w zakresie wielu innych aspektów, o których wspomniałem. Dzisiaj już nie brakuje kilkuset leków na półkach, bo zrobiliśmy porządek z mafiami lekowymi. I oni mają czelność składać wniosek o rozwiązanie Sejmu. To niech złożą wniosek o samo rozwiązanie z powodu wstydu, który powinni ponosić za ten stan, do którego, w który wpędzili naszą ojczyznę. Dziękuję. Dziękuję panu ministrom, dziękuję państwu za udział w dzisiejszym spotkaniu.